Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Patryk, a dziś, jak widzicie, jesteśmy u królików, no i jest zasypane szambo. Wczoraj wzięliśmy o 2 cionik i od 12 do 17 dowoziliśmy, no trochę było tego, łyżko, no przyczepu nie było jak ładować, bo to tam, stamtąd, nie widzicie, była ziemia brana. I jeszcze skarpy i jeszcze tam trochę za domu, bo tam była taka górka. Trochę rozjeździliśmy, a to tutaj mnie prowadził, ja zasypywałem. Patrzę, że to jak się chyba uklepie, to jeszcze będzie trzeba. No, ale zobaczymy to. No, idziemy do królików. Ogólnie dzisiaj straszna ulewa była. Ulewa, wiatr wiał jak skurczysyn. No, patrz, nie nalało. No i tak. O kurde, ale masełko. No, bierzemy, kurde, na początku coś. Muszę to zdjąć. I tata mi naspawa. O, jaki piękny Wojtuś, jak się na kamerze prezentuje. No nie zjedz wszystkiego, coś tutaj nie ma. Ej, nie mam nową pachelkę. Tutaj na tym pod zbożem pisze złoto. Mieszalnie paszczy, coś z tym stylu. No, wziąłem odwójka. Wymienię się za to. No, no chyba taki sam, nie? No, myślałem, że to złotowa. Nie, żeby się wygląda mniejsza, no ale. No nie. A? Tutaj co tam? Sobie zaraz przykręcić tą jakby tam, a to znowu zmieszała, nie tak mocno, ale też zjadła sianka, wszystko wyjedzone, dobra, dajemy, no, trochę zawiewa, no to chyba nie będzie przeszkadzało, jak myślicie, czekajcie, sobie ocyk, okay. Tyle, bo dobrze nie zjadł. Na tej starczyło jeszcze. No i akurat będzie. No a tutaj tak opiszę, trochę jest wybrudzone w ziemi. Złotow mieszalnia pasz www.złotowska.pl. No nic mi za to nie zapłacą, ale no i tak. Tak więc my tutaj przymykamy. Kurde, muszę iść do warsztatu po chleb suszony. Dobra, tak więc ja pójdę i widzimy się no za chwilę. Ja już suszony chleb mam, więc daję im. No, Wojtek już widzi. No, chcę jeść, nie? Proszę, Wojtek, masz, szryj. Jest. Proszę, proszę. O, teraz marchewka. Myślałem, że to podwieje tu. A troszeczkę mi tamtej podwiało. Więc nigdy tamtej mi nie podwiało. I to tam, gdzie jest, nie tutaj. Tylko tam, co jest ta, no, ta paleta. To tam podwiało. A tutaj nie podwiało. I tutaj też tylko dwiema. A zawsze tutaj podwiewało mi. Dzisiaj nie było mrozu, więc... No spokojnie, dzisiaj niedziela, 8:30, zachmurzone, wszystko, dobra, daję, odskrobuję marchewkę i daję im. A mi się przypomniało, że ja zostawiłem marchewkę na noc, zapomniałem ich schować na dworzu, więc zaraz zobaczymy, czy umyło. Ogólnie wieje, no, więc ja idę, widzimy się za chwilę. A nie, jednak mama sprzątnęła, hehe. Dobra, teraz idziemy zobaczyć, jak tam rozjeżdżony plac. No tutaj zabieraliśmy, później wyrównałem, jeszcze to trzeba zebrać. No, kurde.
Pozjeżdżony. No. Kurde. Ale pipilina. Ktoś tam pod jakimś filmem kogoś, nie będę mówił kogo, nawet dobra, powiem Agromazur, coś w tym stylu, mówi, że nie, to nie, to Agromax YouTube pisze, że na Warmii i Mazurach nie ma gliny, sam piach, no nie wiem, ja tu piachu praktycznie nie widziałem nigdy na Warmii i Mazurach. Ja tu tylko, mój wujek ma jedno pole, co tam trochę jest piachu, a ma 100 hektarów, więc no, tutaj jeszcze brałem. No. Tutaj czarnoziem chyba. Czy to normalna ziemia, ja tam nie rozróżniam tego. No, bo tutaj było sypane ziemię, bo tutaj było równo z tym. No, balot, muszę go odwieźć. I on jest niepotrzebny. Tylko go przekurgaliśmy, żeby tutaj przejeżdżać, a wiadomo było chyba tam. Jest tutaj, o kurde. No tutaj to drzewo zabrane, na kupę zwalone, przykryte, jeszcze trzeba jedną plantekę kupić. Tam też jest jedna, tam druga, tam trzecia. Tutaj była położona ta deska po to, żeby żeby tutaj się ta rura nie zerwała, bo kiedyś już mieliśmy taką sytuację, że nam rurę zerwała. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do królików znowu. No. To jest. No, tutaj były deski dębowe. Pod tym taka fajna plandeka i tutaj było zbijane. Nie wiem, jak to tam tata jeszcze kiedyś to robił. Teraz zabrali deski dębowe na schody do domu nowego. I no, i tak. No, i tak. Jesteśmy. On zeżarł pół, trochę się dzieli chlebem, trochę marchewką. To już chleb prawie zeżarły. I teraz chyba mieszankę to zajada. Marchewki widać nie ruszyła. Jeszcze, bo dopiero rzuciłem. A więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Tak więc no, jak wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem. Na razie, trzymajcie się, cześć!